Maria, najdroższe imię. Wymawiano je różnie. Miriam, Mariam, Maria, Mariamy. Spośród kilkudziesięciu znaczeń najczęściej wymienia się mój Pan jest wielki. Litania loretańska jest tak zbudowana, że w pierwszej części wezwania doksologicznej uwielbiamy wielkość Boga przez różne imiona Maryi. W drugiej części, oracyjnej, powtarzamy: módl się za nami. Maryja jest święta, bo jest blisko Boga po trzykroć świętego. Od niepokalanego poczęcia aż do wniebowzięcia, pełna łaski. Uczmy się od Maryi współpracy z Bożą łaską, prawdziwej sprawiedliwości i miłości Bożej. Niektórzy ludzie tak nisko cenią swoją wiarę katolicką i tak mało czynią, aby jej strzec, że tracą ją przy pierwszej, lepszej prowokacji. Mogą uważać się za katolików, lecz w rzeczywistości są jak ziarna, które padły między ciernie. Ignorując obowiązek poszukiwania prawdy, dajemy się zwodzić fałszywym ideologiom. Karmimy się, świadomie lub nie, błędami, deformując Boże miłosierdzie i żyjąc często w przekonaniu, że będziemy usprawiedliwieni. Dlatego apostoł Paweł przestrzega nas słowami: także spośród was powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Czy karmię swoje serce prawdą o Bożej miłości, sprawiedliwości i zbawieniu? Maryja jest niewiastą, którą Bóg postawił przy każdym człowieku na drodze do zbawienia. Maryja jest drogą do Bożej prawdy. Kapłani muszą wszczepiać w naród przekonanie, że żyć po katolicku to znaczy żyć w łasce uświęcającej. Musimy zerwać z tym swoistym laicyzmem narodowej katolickości, w której wszystko na zewnątrz, w słowach i gestach jest katolickie, tylko w sercach i umysłach jest całe piekło dantejskie.